Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie. Ostatnio święta tradycja na portalu i na moim kanale walczyliśmy mocno, wykazując, że diakonat świecki, nadzwyczajni szafarze, szafarki, diakonki i tak dalej, jest niczym innym jak przeciwstawianie się Bogu i Ewangelii. O dziwo, 5 września pojawił się list biskupa Stricklanda z Teksasu, który poszedł dalej w temacie. Link będzie jak zwykle do całości artykułu biskupa Stricklanda i świętej tradycji w komentarzu przypiętym i w opisie filmu. Po przeczytaniu tego fragmentu powiem parę słów. Uwaga, czytam. Tematem, który chcę omówić, ponieważ podobno będzie on tematem dyskusji na nadchodzącym synodzie na temat synodalności, jest ustanowiona przez Boga struktura Kościoła w odniesieniu do wyświęcenia kobiet. Jak mówi Pismo Święte, Chrystus ustanowił na apostołów jedynie mężczyzn. Święta tradycja i zwyczajne magisterium Kościoła przez wieki potwierdzały, że Kościół nie ma żadnej władzy wyświęcania kobiet do kapłaństwa, czy tam jakiś diakonizm, diakonek i nie wiadomo co. Nie można tego zmienić, ponieważ Chrystus ustanowił męskie kapłaństwo, aby wyobrażać siebie samego jako oblubieńca, a Kościół jako swoją oblubienicę. Należy jednak koniecznie stwierdzić, że Chrystus nigdy nie chciał mieć mniejszej roli dla kobiet niż chce dla mężczyzn. Kobiety wniosły i nadal wnoszą niezastąpiony wkład w historię i życie Kościoła. Od największego i najdoskonalszego stworzenia Bożego w całej historii, naszej Najświętszej Matki Królowej Nieba i Ziemi, Najświętszej Maryi i Panny, niektórym z największych świętych i doktorów Kościoła, naszym świętym i wiernym kobietom w zakonach i klasztorach, niezliczonym kobietom, które przekazały wiarę swoim rodzinom i wspólnotom i nadal je przekazują. Chrystus ustanowił swój Kościół w sposób, który wzywa kobiety, aby miały w nim więcej roli niż kiedykolwiek można by znaleźć na świecie. Jednakże ponieważ Bóg powołał mężczyzn do bycia matką, nie powołał mężczyzn do bycia matkami, tak też nie powołał kobiet do bycia ojcami i do przyjmowania święceń sakramentalnych na sługę Chrystusa w Jego Kościele. Nasz Pan wzywa mężczyzn, aby byli duchownymi i ojcami i oblubieńcami Jego oblubienicy Kościoła. Rolę tę może pełnić jedynie osoba odpowiednio do tej roli przyporządkowana. Tym, którzy pytają o potencjał kobiet diakonów w Kościele katolickim, proponuję następującą rzecz. Pismo Święte mówi, że od początku w Kościołach kobiety służyły jako wierne służebnice z greckiego diakonos, członków Kościoła. Historycy i uczeni mówią nam, że kobiety pełniły wiele ważnych ról we wczesnym Kościele, włączając w to działalność charytatywną na rzecz biednych, opiekę nad chorymi, przygotowanie innych kobiet do chrztu. Jednakże w dziejach apostolskich widzimy, że istnieje inny rodzaj sługi diakonos, powołani specjalnie przez apostołów i oddzieleni od innych sług w Kościele. Apostołowie włożyli ręce na tych konkretnych sług, a następnie ci słudzy otrzymali święcenia sakramentalne, aby pełnić swoją wyjątkową rolę. Pismo Święte podaje, że apostołowie powiedzieli: bracia, wybierzcie pośród siebie 7 godnych zaufania mężów, pełnych ducha i mądrości, których wyznaczymy do tego zadania. A potem przedstawili tych ludzi apostołom, którzy się modlili i włożyli na nich ręce. Chociaż wielu, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, wiernie służyło Kościołowi jako słudzy, diakonos na przestrzeni dziejów, sakrament święceń, diakonatu,
jako jeden z trzech stopni sakramentu święceń, czyli diakon, kapłan, biskup, zawsze był zarezerwowany wyłącznie dla ochrzczonych mężczyzn, nie diakonek, nie diakonów świeckich, jak to dziś zrobił episkopat. Wszystkie trzy stopnie działają jako narzędzia Chrystusa in persona Christi Capitis, w osobie samego Chrystusa jako głowy, ale z odrębnymi funkcjami dla każdego urzędu. Ponieważ diakoni wyświęceni sakramentalnie uczestniczą w posłudze apostolskiej z kapłanami i biskupami. Kościół postanowił, że muszą to być także mężczyźni, tak jak apostołowie wybrani przez Jezusa, którym przyznano określony status posługi. Mamy na myśli diakonisy, którym przyznano ten status, gdyż nie nakłada się na nie rąk, aby pod każdym względem należy ich zaliczyć do świeckich. Kanon numer 19. Na zakończenie chcę stwierdzić, że choć Kościół jest święty ze względu na swego Zbawiciela i boskie pochodzenie, to jednak tworzą go także grzesznicy, którzy są nieustannie wezwani do pokuty i nawrócenia. Istnieje jednak Kościół triumfujący w niebie, który istnieje doskonale w swej pełni w Chrystusie w niebie, gdzie niebiańska uczta weselna jest wiecznie obchodzona z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy są wiecznie czczeni i adorowani. Chóry aniołów, niepokalana Dziewica Maryja i wszyscy święci wołają wiecznie przed tronem Boga: Sanctus, Sanctus, Sanctus! Ważne jest, abyśmy jako Kościół wojujący na ziemi nieśli tę prawdę i nadzieję w swoich sercach, starając się dostosować siebie i każdy aspekt Kościoła na tej ziemi do jego niebiańskiej rzeczywistości. Z powodu grzechów osobistego i wspólnotowego Kościołowi wojującemu na ziemi brakuje Kościoła triumfującego w niebie. Dla naszego uświęcenia naszą misją jest nieustanne dążenie do świętości i dzięki łasce Bożej wytrwanie do końca, abyśmy i my mogli się zjednoczyć z Kościołem triumfującym. Częścią tych wysiłków na ziemi jest zaangażowanie się w duchową bitwę, która toczy się wokół nas codziennie, podczas gdy wielu próbuje wyłuskać lub całkowicie zniszczyć depozyt wiary. No właśnie, tak jak to dzisiaj robią. Pismo Święte mówi nie, nauczanie Kościoła mówi nie, a episkopat Sanhedryn Niepolski mówi można. Moi drodzy synowie i córki, mówi biskup Strickland, bądźcie pewni, że aniołowie otaczają nas w tej bitwie, a święci, zwłaszcza nasza najświętsza i błogosławiona Matka, oferują swoją niebiańską pomoc, gdy szukamy wiecznej nagrody, którą nasz Pan zdobył dla nas. Pozostając swoim pokarnym ojcem i sługą, najprzewielebniejszy biskup Strickland z Teksasu. Całość, bratkowie, możecie sobie doczytać w umieszczonym linku, który będzie w filmie, pod filmem i w komentarzu, jak również świętej tradycji. Bo jakoś dziwnie te dwa filmy, jakby te dwa artykuły były podobne do siebie, nie? I teraz pytanie. Dlaczego Sanhedryn Episkopalny Polin w Polsce łamie Ewangelię i sprzeciwia się orzeczeniom apostołów zapisanych w listach w Piśmie Świętym? Czy Bergoglio Episkopat, arcykapłan Gondecki i kardynał Styduj Hańby Ryś i tak dalej nie wie, że za nieposłuszeństwo Ewangelii grozi wieczne potępienie? Przeczytam fragment z listu do Tesaloniczan, żeby nie było, że sobie to wymyśliłem. Rozdział pierwszy. Są one
z zapowiedzią sprawiedliwego sądu Bożego, sądu Boga. Celem Jego jest uznanie was za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami w swojej potęgi, w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozumicie? Za nieposłuszeństwo Ewangelii, listu świętego Pawła, wszystko, co macie w Piśmie Świętym. Jasno apostołowie mówią, Kościół mówi, nie ma czegoś takiego jak diakonki, diakonice świeckie, świeccy diakoni, szafarzy nadzwyczajni świeccy. Nie ma czegoś takiego. To nieposłuszeństwo Ewangelii. Czytam dalej list do Tesaloniczan. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. Czy wy to rozumiecie w ogóle? Za nieposłuszeństwo Ewangelii jako karę otrzymacie co? Wieczne potępienie. Wy się obudźcie, wy ludzie, co wy robicie? Biskupi was prowadzą na rzeź, jak jest zapisane. Owce idą za baranami na rzeź. A matki jeszcze, moja córunia jest ministrantką, no puknij się w łeb, ty ją wystawiasz na wieczne potępienie. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie funkcje były z góry od Boga ustanowione dla mężczyzn. Jeśli Kościół jasno mówi, że to, co wprowadził Bergoglio episkopat do kościoła, jest nieposłuszeństwem Ewangelii, to gdzie prowadzi te świeckie diakonaty mężczyzn i kobiet i nadzwyczajnych szafarzy świeckich? Święty Paweł mówi, że jest karą wieczne potępienie. Tak więc arcykapłan Gondecki, kardynał Dramat Ryś i wiele innych, którzy wprowadzili do swoich diecezji nadzwyczajnych szafarzy świeckich, diakonat kobiet i mężczyzn, jak również szafarek, grozi wieczne potępienie, gdyż nie pochodzi to od Boga. Jeżeli świeccy pełnią jakąkolwiek służbę czy posługę związaną z kapłaństwem, do której nie pozostali powołani ani namaszczeni przez Boga, grozi im wieczne potępienie. I żeby nie było, to święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale mówi: niech nikt nie bierze sobie godności kapłańskiej sam, jeśli nie został powołany jak Aaron. Rozumiecie to? Czynności i godności kapłańskiej należą do kapłanów. A dzisiaj wprowadzono świeckie baby, świeckie diakonisy, nadzwyczajnych szafarzy. Jest tu przestroga i ostrzeżenie. A karą za nieposłuszeństwo Ewangelii jest wieczne potępienie. I nie łudźcie się, że Bóg zmieni zdanie. Nie łudźcie się. Albo się upokorzycie i przeprosicie Boga za to do konfesjonału. Albo idziecie drogą potępienia. Za baranami razem. Ludzie myślą, że są nadzwyczajnymi szafarzami, akolitami czy akolitkami świeckimi, szafarkami. Dostali tytuły i już myślą, że służą Bogu. A jednak jest inaczej. Sprzeciwiają się Ewangelii i orzeczeniom apostołów, niszcząc przez to kapłaństwo Boże. Diakonat, kapłaństwo i biskupstwo pochodzą od Boga i wszystkie czynności związane z sakramentami i mszą świętą, jak również dotykaniem ciała Pańskiego, wszystkich naczyń liturgicznych, rozdawanie nawet komunii świętej, tylko należy do kapłanów, do tych trzech funkcji. Diakon, kapłan, biskup. A baby niech se wsadzą łapy w gary. Buszmenki na dzisiejszy, buszmenki z Amazonii. Dlatego świeccy, którzy biorą się za to, do czego Bóg ich nie powołał, grozi im kara wiecznego potępienia.
Tak mówi Pismo Święte, Ewangelia, listy świętych apostołów. Ja sobie tego nie wymyślił, ja was ostrzegam. Ci zdrajcy episkopalni to talmudyczni judaizatorzy, niszczyciele Kościoła katolickiego. I tak spełniają się słowa Chrystusa Pana. Wszedli bocznymi drzwiami do owczarni wilki i najemnicy, po to by rujnować i kraść. Te świeckie diakonaty, szafarze, szafarki i co tam jeszcze, choćbyście nie wiem jak byli dobrzy, nic was nie uratuje za nieposłuszeństwo Ewangelii. Uzda też chciał być dobry, gdy arka miała się wywrócić, chciał ją powstrzymać i tylko się dotknął i jak rąbnął trupem i już nie stał. Dziś Chrystus daje wam możliwość odstąpienia od tego, co do was nie należy. To samo dotyczy się ministrantów. Kielich jest namaszczony, należy do kapłana i wara od niego z łapami. Nikt nie powinien dotykać kielicha. Kapłan i tylko on jest wybrany i namaszczony do dotykania naczyń liturgicznych. Ministranci, możecie sobie ewentualnie podzwonić dzwoneczkami. Także jasno widzicie, bratkowie, cała Ewangelia, orzeczenia apostołów, nawet biskup Strickland tu poszedł po prostu z listem dodatkowo. I co? Komu będziecie wierzyli? Episkopatowi? Bergoglio? Którzy są przeciw Ewangelii? Ewangelia wystawiła na nich wyrok, jeśli się nie opamiętają. I wszystkie kobiety, szafarki nadzwyczajne, szafarze nadzwyczajni, wszyscy idziecie drogą potępienia. Myślicie, że będzie zlituj, bo biskup pozwolił? Przecież biskup to najmniej wilk. Jezus ostrzegał sam od nich. A wy idziecie co, w posłuszeństwo biskupowi? Wy nie jesteście posłuszni Ewangelii, ani orzeczeniom apostołów. Nie usprawiedliwicie się. Episkopat dokonał rzezi w kościele w Polsce, jakiej jeszcze nie było. I na świecie też. Przecież wyraźnie jest zapis w Rzymie. Nie wolno wstawiać drugiego ołtarza, czyli tego stołu, bo jest zaprzeczeniem, jakoby była najświętsza ofiara nie była jedna, tylko są dwie. Więc ołtarz, gdzie jest tabernakulum prawowity i stół. Są dwie. Ta jest inna i ta jest inna. Jest to zaprzeczenie. Jest to przestępstwo na tle samego orzeczenia Rzymu. No ale co to do Gądeckiego i tam Polaka, czy tam Rysia? No wrzucimy se stół, pojemy i pójdziemy, nie? Zrobimy reset, jedni tu, jedni tam i będzie dobrze. Posłuchajcie, kochani. Wy się dobrze zastanówcie i kto będzie chciał, to niech ten film pokorze w swoich parafiach tam gdzie są te właśnie szafarki, szafarzyce i wszystko, że Ewangelia mówi inaczej. Jeśli ci proboszczowie dali będą tak postępować i nie chcą się zmienić, tylko będą posłuszni wilkom, wyjdźcie stamtąd, szukajcie tam parafii, gdzie jest jeszcze godno, gdzie nie ma bab, gdzie nie ma nic, przynajmniej tyle dobrego zrobicie. Przynajmniej tyle. Jeżeli będziecie brali udział w tym, to jakbyście to popierali, nawet się nic nie odzywając. Musicie grzmieć, zebierzcie się w 10, w 20 i przetwara i ryczeć mu tam głośno. Opamiętaj się, rujnujesz kościół, precz z babami w kościele. My chcemy kapłanów świętych, przywrócić mszę wszechczasu, wyrzucić ołtarze, te stoły. Trzeba krzyczeć im głośno. Gdzie się podział wasz duch katolicki? Och, zapomniałem, no. Był Zieliński, był Wilk i te reszta, teraz macie te oazy, odnowy, te flagi. No i już mam dobrze, no. A Kościół jest wojujący i walczący. Jak, po prostu jak łatwo jest zdezerterować, nie? Nie walczyć. Jeszcze na koniec, bratkowie, żeby nie przedłużać, dobra nowina. Uwaga! Dzisiaj jest środa, także postępy co do banerów idą coraz dalej. Już zaczynają pomału wieszać, pomalutku, także powinni zdążyć do końca tygodnia. Ale się cieszę. Z tego z całego serca wam dziękuję, że to się udało. Także niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna i trzymajcie się Ewangelii. Czytajcie katechizm Kościoła przedsoborowy. Ale tam wszystkiego nie ma, także tu są Ewangelia, tak samo jest bardzo ważna.
Także jeśli są nieposłuszni Ewangelii, nie słuchajcie, nie chodźcie za nimi. Tak mówi święty Paweł. Z Panem Bogiem.